miejsce zaczyna żyć. To miejsce jest ładnie nasłonecznione, jest w pobliżu rzeki Redy, czyli pokazuje, jak można być niedaleko od siedla, ale w środku samej natury i cieszyć się tym właśnie położeniem i takim zagospodarowaniem rekreacyjnym. Został zrobiony plac zabaw, który jest za mną. Została zrobiona scena muzyczna oraz zostało zrobione boisko do piłki plażowej. Ludzie bali się tutaj chodzić, teraz będziemy mieli oświetlenie oraz kamerę mamy zamontowaną dla naszego bezpieczeństwa, także myślę, że mieszkańcy jeszcze chętniej będą tutaj przychodzić i odpoczywać po pracy czy w weekendy. Budżet obywatelski powinien przede wszystkim odzwierciedlać te potrzeby, życzenia tej najmniejszej społeczności na danym osiedlu, danej ulicy. Dużo młodych małżeństw jest faktycznie i inwestycja była bardzo potrzebna, bo te place zabaw, co tak prawdę mówiąc mamy na osiedlu, to jest mało tego. Osiedle stosunkowo nie jest stare, bo ma około 6 lat, ale niestety place zabaw już są dosyć zniszczone, także ten plac zabaw na pewno nam się przyda i nasze pociechy będą z niego korzystały. Dużo ludzi przejezdnych tutaj korzysta, tak? To nie jest tylko dla osiedla Fenikowskiego, to jest i dla ludzi z zewnątrz. Tegoroczny budżet obywatelski pokazał, że mieszkańcy chcą realizację zadań, które poprawiają im komfort, poprawiają im możliwości spędzania czasu. Wykonawcą był Zakład Usług Komunalnych Spółka z Owej Herowie. Kwota w przetargu uzyskana to 169 tysięcy brutto. Te rzeczy wszystkie, które tutaj powstały, na pewno nam się przydadzą, a to nie koniec, bo mamy kolejne pomysły, żeby ten teren zagospodarowywać.